Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Tarnowo Podgórne ostrzega mieszkańców przed nieuczciwymi wykonawcami programu Czyste Powietrze. Korzystajmy z programu rozważnie i wybierajmy sprawdzonych wykonawców. W Lusówku została oddana do użytku publicznego hala sportowa przy ulicy Zespołowej 1. Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa oraz na Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Na stronie tp.info.pl podane są wszystkie okręgi oraz lokale wyborcze, a także nazwiska kandydatów. Sport, piłka nożna. GKS Tarnowia Tarnowo Podgórne przegrała z Polonią Chodzież 0-1, odpadając w 1/8 finału szczebla wojewódzkiego i kończąc tym samym tegoroczną przygodę z Pucharem Polski. W najbliższą sobotę o godzinie 12 na boisku GKS Tarnowia Tarnowo Podgórne GKS Tarnowia zagra z Akademią i LPFA Wełna Skoki. Będzie to kolejny mecz pierwszej ligi okręgowej. Trwają mecze drugiej kolejki Tartan League rozgrywane na tartanie przy stadionie piłkarskim w Tarnowie Podgórnym. Najbliższe starcie odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 19:30, gdzie Foxy Stepe zmierzy się z Dynamo Wschód. Pływanie. Podczas turnieju pływackiego rozegranego w ramach 20. edycji rankingu sołectw zwyciężyło sołectwo Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce zajęło sołectwo Lusowo, a podium zamknęło sołectwo Sierosław. Kolejnymi dyscyplinami rozgrywanymi w ramach rankingu sołectw będzie bilard i bieg unijny. Tenis stołowy. Dominik Siąkowski z MUX Kings of the Table Przeźmierowo zdobył brązowy medal w kategorii młodzików podczas Mistrzostw Wielkopolski w tenisie stołowym, które odbyły się w Raszkowie. Taniec. Podczas 14. turnieju tańca nowoczesnego Puchar Prezydenta Miasta Poznania, znanego również jako Fox Dance Show, tancerki z Osir Dance Studio zdobyły aż 14 medali. Koszykówka. Koszykarze Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne po raz drugi pokonali MKK Gniezno 99-73, awansując do playoffów. Gimnastyka. Już w najbliższą sobotę w hali Osir w Tarnowie Podgórnym o godzinie 8:30 odbędzie się pierwszy wiosenny turniej przyjaźni w gimnastyce artystycznej, którego organizatorem jest Szkółka Gimnastyki Artystycznej Gym Star. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Kultura, malarstwo. Od 17 kwietnia do 27 maja w Centrum Kultury Przeźmierowo trwać będzie wystawa malarska pod tytułem Nieruchome spojrzenia, będąca efektem pracy dorosłych członków koła plastycznego z Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Teatr. Od 19 do 21 kwietnia w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędą się spektakle w ramach finału 22. edycji projektu Teatr w każdej wiosce. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. 9 kwietnia o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl teatru Mozaika pod tytułem Grajmy w zielone, przeznaczony głównie dla dzieci powyżej 3 roku życia. Bilety do kupienia na biletyna.pl lub w kasach Gokseza. Festiwal piosenki. Do 30 czerwca można wysyłać zgłoszenia do udziału w 4. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się w ostatnich dniach sierpnia na terenie Pałacu Jankowice. W tegorocznej edycji najlepsi wokaliści zaśpiewają piosenki z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Koncert. 30 kwietnia w hali Osir w Tarnowie Podgórnym o godzinie 19 odbędzie się koncert z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie wspólnie wystąpią Kuba Badach oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrygenturą Pawła Joksa. Bilety do kupienia w kasach Gokseza. Po szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tp.info. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień.